Hej wam wszystkim w kolejnym filmie, jestem rozczochrana, bo niedawno wstałam, rozłożyłam karty, postawiłam karty jednej dziewczynie, z którą zaraz będę miała sesję za pół godzinki niecałe, więc odzywam się do was szybko. Chciałam rano wam nakręcić, jaki tu miałam burdel w pokoju, bo ostatnio bardzo źle się czułam i bardzo byłam taka... No, nieogarnięta, powiedzmy to delikatnie, ale naprawdę nie miałam siły ani ochoty fizycznie i psychicznie wstawać z łóżka przez 3 dni, więc trochę tu się nabałaganiło, ale troszkę ogarnęłam. Przy okazji tutaj jeszcze robię porządek w książkach, bo sporo z nich sprzedaję, bo czeka mnie kolejna przeprowadzka, dalsza przeprowadzka i tak. No niektóre pozycje po prostu chcę oddać w dobre rączki i zostawić tylko te, które naprawdę jakby wiem, że będę do nich wracała. To nie jest tak, że książki, które mi się nie podobają, chcę sprzedać, tylko no te, do których wiem, że nie będę już wracała, bo były one dobre na raz. No i tak, słucham sobie greckiej muzyczki. Kocham grecką muzykę, znacie, w ogóle lubicie, co o niej myślicie, dajcie znać. No ale nie mogę jej puścić, bo mi YouTube zablokuje. No, to jest niesamowite w ogóle, że mam z wami sesję i bardzo mnie to cieszy, choć też męczy energetycznie jakby... Muszę dużo też nad sobą pracować, żeby się oczyszczać i tak dalej, i wszystko jest w porządku. No ale cieszy mnie ogromnie to, że moje czytania tarota się wam sprawdzają, że sesje ze mną są dla was taką inspiracją, że wam pomagają, że no mam takie komentarze, że czujecie ze mną właśnie taki vibe, że wszystko jest tak naturalnie i że was rozumiem. To jest najważniejsze, że czujecie, że ja was rozumiem i czujecie się wysłuchani i zrozumiani. Wysłuchane w sumie, bo z żadnym mężczyzną nie miałam jeszcze sesji. No, zbieram się. Trochę dałam suchego szamponu, muszę wyczesać, bo potem idę do kina z koleżankami, a ogólnie to wiecie, ile razy ja nagrywałam vloga, nawet nie zliczę, ale no z 5 razy co najmniej nagrywałam tego vloga i potem stwierdzałam, że nie, nic mi się nie podoba i w ogóle, aż w końcu... Nie wiem, dostałam takiej energii do tego, że chcę się z wami podzielić moim życiem i moimi przemyśleniami i wszystko wam pokazać. I myślę, że to jest ciekawe, więc jestem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale vlogi to jest coś, co chcę praktykować na tym kanale, bo dużo częściej jestem, nie oszukujmy się, na Instagramie teraz. Rzucam czy to rolki, czy stories, więc jeśli chcecie mieć ze mną taki częstszy kontakt, bardziej codzienny, to zapraszam was serdecznie na Instagrama, tam też się nazywam Echa Duszy. Jestem z powrotem, skończyłam sesję i było cudownie i jestem bardzo wdzięczna. Bardzo jestem wdzięczna za tę sesję, bo ja dużo od siebie daję, ale dużo też do mnie przychodzi w trakcie. I zabieram się za jedzenie w końcu. Jest 20 po 12. Ja wstałam około 9 i dalej jeszcze nic nie jadłam i umieram z głodu. Czy wy też tak macie, że rano, nie wiem, nie czujecie potrzeby zjedzenia czegoś takiego pożywnego? Wiem, jak to zabrzmi, ale nie wiem. Rozumiem trochę kulturę śródziemnomorską, bo i Hiszpanie, i Grecy zauważyłam, że im wystarczy kawusia i jakiś, nie wiem, kawałek biszkopta, coś takiego, o, ja mam coś takiego.
I zjem sobie takie dwa kawałki, wypiję kawusie i to mi wystarczy, żeby funkcjonować w trakcie dnia. Wiem, że to nie jest jakieś bardzo zdrowe, ale to jest coś, co tak naturalnie ode mnie wychodzi i no. Potem obiad mogę zjeść, nie wiem, teraz jak o 12 zjem to obiad pewnie... Czy ja zjem w ogóle obiad? Bo wychodzę dziś do kina, na 16 się umówiłam, więc pewnie nie zjem obiadu, bo do 16 na pewno nie zgłodnieję, a potem idziemy do kawiarni, więc znowu pewnie jakaś kawka albo coś, herbatka. No i dopiero wieczorem taką obiad, kolację sobie zjem. Są tu na sali jacyś dietetycy, którzy by powiedzieli, czy jedzenie na przykład dwóch, ale dużych posiłków jest ok. I na przykład, wiecie, no teraz jakby to okno żywieniowe jest większe, ale w tym intermittent fasting, jak to się nazywa po polsku? Nie mam pojęcia, jak to się nazywa, ale wiecie, o co mi chodzi, że jest okno żywieniowe tam 8-10 godzin, no i tylko w trakcie tego czasu jecie. Czy to jest tak właśnie, że lepiej przez te 8 godzin jakby co chwilkę sobie coś tam jeść, że te tam 5 posiłków, które zostało przyjęte, że jest zdrowe, trzeba tam zmieścić, czy można zjeść 2 duże posiłki i to wszystko? Dajcie znać, jestem ciekawa. Idę teraz myć włosy, bo tutaj jest okej, nie? W ogóle byłam u fryzjera jakiś czas temu i bardzo mi się podoba ten kolor. No ale tutaj trochę już nie halo, nie halo. Więc muszę umyć włosy. I chcecie zobaczyć, jakich kosmetyków używam, bo to są już moje drugie buteleczki, chyba z każdego, i bardzo mi się fajnie sprawdzają, naprawdę, bardzo, więc chodźcie do łazienki, pokażę wam, czego używam i zrobię się taki pielęgnacyjny trochę vlog, bo pokażę też, co do twarzy używam, a używam teraz koreańskiej pielęgnacji w większości i jestem tak zadowolona. No dobra, jesteśmy, tu jest moja cała pielęgnacja. I tak, mam dwa szampony. Ten to jest bardziej taki rypacz. Jest mocniejszy, oczyszczający. Używam go jakieś 2 razy w tygodniu, 3 czasem. W zależności. I to jest ten Sesio Mango. Jezu, jak on pachnie. Boże drogi. Tamten też pięknie pachnie, bo jabłuszkowo. Ale ten mango to jest, życie. To jest delikatniejszy szampon, którego używam na co dzień, zawsze 2 razy myję włosy. I tak, to jest moja druga butelka, kupiłam sobie już, tu jest 500 ml chyba, tak, 500 ml. To jest też moja druga buteleczka, ale nie ma większych chyba, więc tu jest 300. I co wam jeszcze mogę polecić? No, tą odżywkę. 100% wam polecam. To jest już chyba trzecie albo czwarte opakowanie. To jest bardzo wydajne. To jest moje drugie opakowanie SoFlow. Mega. Tak na co dzień powiedziałabym. No to super. I ją najbardziej lubię. Humektanty, no to mam z Garniera tą papajową. Też już to jest chyba moje... Dawno do niej nie wracałam, ale tak ogólnie ją znam od paru lat. 2, powiedziałabym. I wracam do niej często, dość często, więc to jest też chyba moje jakieś trzecie opakowanie. Maska ratunkowa z Only Bio. Używałam ją 2 albo 3 razy i robi wow. Robi efekt wow na włosach, ale no... Rzadko ją używam. No i tutaj do twarzy koreańska pielęgnacja Beauty of Joseon. To jest z żeńszeniem taki olejek, jest zarąbisty. I
taka pianka, której wystarczy malutko, bo się rozpienia w dłoniach z wodą i naprawdę jak, nie wiem, wystarczy wielkość orzeszka ziemnego, żeby wystarczyło. To jest nie wiem jak to się czyta. Polecam Wam mega i koreańska pielęgnacja, ciąg dalszy zaraz. Po kąpieli. Jestem po kąpieli. Sobie zrobimy skincare teraz. Za mną jest troszkę jeszcze burdololo, ale za niedługo to zniknie. Dobra, zaczynamy od toniku. Przedtem Wam pokazywałam, że się zmachałam. Oczyściłam sobie twarz olejkiem do demakijażu i pianką do mycia. I powiem Wam, że jeśli macie problem z przetłuszczającą się skórą, ale tak poważnie, albo z wypryskami i tak dalej, to polecam Wam rano też duotapowe oczyszczanie. Te produkty, szczególnie koreańskie, szczególnie te, które mam, są bardzo delikatne. Ja nie używam jakichś zdzieraczy. Po pierwsze, w koreańskiej pielęgnacji raczej te kosmetyki są w bardziej delikatną stronę, nie jak u nas w Europie, czy tam no, na zachodzie ogólnie. I co jeszcze? No i ja dobrałam sobie taką pielęgnację, żeby nie była za bardzo taka złuszczająca, oczyszczająca, bo mam też wrażliwą cerę, tak jak widzicie, mam zaróżowione policzki szczególnie. No, więc dwuetapowe oczyszczanie jest super opcją też rano, jeśli macie taką problematyczną skórę. I drugim krokiem jest tonik. To jest Haru Haru Wonder Black Rice Hyaluronic Toner. On jest taki żelkowy trochę, nie jest taki woda. Troszkę jest gęstszy, ale też nie jest jak serum. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale no jak mam wodnisty tonik do takim z kwasami AHA i BHA z Beauty of Joseon, czy jak to się tam czyta, to on jest jak woda dosłownie, a ten jest trochę gęstszy. I ja sobie rano zawsze daję dwie albo trzy warstwy. Wiem, że jest popularna ta metoda Seven Skin, nie wiem, no ogólnie chodzi, że 7 warstw toniku nakładacie. Ja nakładam albo jedną plus serum, które Wam zaraz pokażę z Lala Recipe. To Hemp Seed Serum. I ono jest takie wyciszające, trochę też oczyszczające, regulujące pracę gruczołów łojowych szczególnie. Bardzo delikatne, bardzo fajne, ale czasami po prostu nie mam na nie ochoty, więc robię sobie dwie albo trzy warstwy tego tonika. Czemu mówię tonika? Toniku. Tak jak właśnie dzisiaj. I słońce. I potem krem z filtrem. Ja nie potrzebuję więcej, bo tak jak już mówiłam, mam cerę mieszaną w kierunku do tłustej w strefie T, więc nie potrzebuję więcej, nie potrzebuję kremu. A to jest SPF 50+, z COS RX Aloe Soothing Sun Cream. I on jest bardzo fajny, ale na lato znalazłam coś cudownego. Bo ten, powiedzmy, że już mi się kończy, więc kupiłam też z Beauty of Joseon ten ich SPF i nie dało mi, musiałam sobie spróbować na ręce. Ja myślałam, że to jest zarąbisty krem, bo to jest po prostu, on szybko się wchłania, ale to jest krem. Czuć jakby po prostu to był krem. Ja daję sobie dwa palce, takie cienkie, bo oszukuję samą siebie, że to jest wystarczająca ilość.
Ale to jest taki lekki krem, czuć takie, on nie jest tłusty, ale czuć to nawilżenie. Czuć to nawilżenie. No. Podobno SPF-a nie można tak rozsmarowywać nie wiadomo ile, tylko po prostu rozsmarować i zostawić, aż się wchłonie. Ale ten z Beauty of Joseon jest jak chmurka, po prostu jak wylewam na rękę, jak sobie wylałam troszeczkę, to był jak trochę jak woda, ja myślałam, że się rozwarstwił, trochę jak żel, jest, jeśli mnie nie zapcha, jeśli nic mojej skórze złego nie będzie robił, to ta konsystencja jest idealna na lato, bo po dosłownie paru sekundach on się wtopił w skórę, a ma dużo takich aktywnych składników, takich fajnych, dobroczynnych dla skóry, jak właśnie woda ryżowa, czy ekstrakt z jakiegoś ryżu, czy fermentowany ryż, coś tam z ryżem. Moja skóra uwielbia wszystkie składniki związane z ryżem, więc on może naprawdę fajnie się sprawdzić. Pokładam wielkie nadzieje w tym produkcie. No i tyle. I tyle. Tak wygląda moja poranna pielęgnacja. Czasem faktycznie robię tylko jedno etapowe oczyszczenie, czyli pianeczką. No, a czasem jak mam więcej czasu, to robię sobie dwuetapowe i teraz zrobię sobie, rozczeszę włosy i co? I zrobię makijaż i powiem Wam, że do włosów, do rozczesania chcę skończyć ten produkt, czyli Morele z, emolientową Morele z Anwen. Super, to jest moja już druga buteleczka i tutaj mam jeszcze odżywka wcierka, nawilżająco wzmacniająca z Joanny. Ona mi super pomogła na taki itchy, swędzący skalp, bo niby mam włosy przytłuszczające się u nasady, ale moja skóra właśnie chyba reaguje tak, że ona jest przysuszona za bardzo i dlatego się przytłuszcza, bo czasami właśnie nie mam łupieżu ani nic, tylko ona jest już taka sucha, że mnie swędzi. Więc to jest nawilżająca wcierka i ona mi bardzo przy tym pomaga. Nie używam jej codziennie, może dwa razy w tygodniu, co za dużo, to niezdrowo chyba. No i serum ochronne mam tutaj z Neboa. Pierwszy raz go mam, pięknie pachnie, jest bardzo fajne, ale wydaje mi się, że to z Isany, takie fioletowe, robiło podobną robotę, a jest go więcej i jest tańsze, więc raczej wrócę do Isany, bo jest go może tyle. No i tyle. Robimy sobie makijaż. Ogólnie to mam dwie próbki podkładów. I chciałabym Was, osoby, które się malują, chłopaki, dziewczyny, zapytać, czy macie jakieś polecajki do cery mieszanej, która nie chce bardzo mocnych podkładów. Zależy mi na tym, żeby podkład się długo trzymał, bo pracuję 12 godzin. Za niedługo będę potrzebowała też z innych względów długiego nie krycia, tylko wytrzymałości, dużej wytrzymałości podkładu. Niekoniecznie musi dobrze kryć, bo właśnie ja bardziej preferuję takie naturalne wykończenie, nie do końca matowe, nie rozświetlające, takie po prostu naturalne. Nie musi zastygać, ale no, powinien dobrze się sprawować, jeśli chodzi o trwałość. Więc jeśli macie jakieś polecajki, to dajcie znać. Niekoniecznie musi to być podkład z Sephory. Ja po prostu kupowałam mój tusz z Rare, którego używam już od 2 lat i jeden raz zmieniłam i żałuję tego i wróciłam do niego z podkulonym ogonem. I więc jeśli macie jakieś polecajki, to please, naprawdę proszę, bo już nie mam siły do tych podkładów. Ja mam też setting spray, już mi się skończył, ale ogólnie używam setting spray. Mam dobry puder i nie wiem, to jest kwestia podkładu po prostu, który szczególnie na nosie mi się tak wyświeca, że to jest masakra. I ten podkład z Lancome, mam tutaj ten Taint Idol Ultra Wear, jest spoko, ale on przez to, że jest taki no dość wysuszający, to moja skóra reaguje
inaczej, jakby się broni i jeszcze bardziej się wyświeca. Ja jak to sobie odcisnę, no to jest spoko, bo jest trwały, ale no świeci się niemiłosiernie. Drugi podkład to jest Sephora Best Skin Ever i jego sobie przetestujemy dzisiaj z gąbeczką. I on jest bardziej, on nie jest zastygający, nienawidzę wkładać do tego palców, bo wszystko pod paznokciami, wiecie? Dobra, jakoś to będzie. No. I on jest niby fajny, bo robi taki efekt właśnie naturalnej skóry, bym powiedziała. No ale nie wiem, jak się sprawdza, bo ostatnio go miałam w dość ciężkich warunkach, że tak powiem, bo byłam chora. Zobaczymy, jak się teraz spisze. Ale czytałam o podkładach z Catrice, że są super, głównie o tym True Skin i o Tinted Serum Foundation chyba, te dwa najbardziej przykuły moją uwagę, jeśli chodzi o podkłady. No, wolałabym, żeby te firmy nie testowały na zwierzętach, ale jestem już naprawdę tak zdesperowana, że przyjmę wszystko, bo muszę coś znaleźć, co będzie trwałe i będzie się trzymało. Wydaje mi się, że pani mi źle dobrała kolor, że jest za jasny. No, nie wiem. Ja wolę jednak ciemniejsze trochę podkłady. Nie jakieś pomarańcze, ale tak o ton ciemniejsze, bo zawsze miałam właśnie tendencję do tego, żeby brać za jasne i wszyscy mi mówili, że wyglądam jak chora i tak dalej. I jak zaczęłam brać dosłownie o ton ciemniejsze, troszeczkę tylko, żeby się nie odcinało, ale żeby... Kurde, ale ładnie wygląda. No, zobaczę do lusterka. Na nosie... Nie wiem, na nosie tak średnio, ale ogólnie naprawdę bardzo ładnie wygląda. Chce mi się bawić w korektor? Nie. Nie chce mi się bawić w korektor, bo korektor też mi nie pasuje. Pasuje mi konsystencja, ale też jest za jasne, a to jest najciemniejszy kolor. Z AA, ten Gentle Nude i to jest kolor 402 Beige. I on jest dosłownie... No patrzcie, on jest biały. On jest po prostu biały. Zanim ten film wrzucę, to pewnie zdążę już sobie coś kupić, znając życie. Ale no, polecajcie, bo chętnie przetestuję. No i ten korektor jest ok, bo ja nie lubię dużego krycia pod oczami. Jest taki kremowy, lekki, ale kolor. Ogólnie szału nie ma, no i kolor jest niedobry. Dobra, kończymy. Spray z Charlotte. Czy wrócę? Nie. Jest zarąbisty, ale jest bardzo drogi i raczej do niego nie wrócę. Spróbuję tego z NYXa. Matującego, może on mi po prostu przedłuży trwałość podkładów jeszcze bardziej. No i zobaczymy. Jak mi się nie będą sprawdzały te tańsze, no to myślę, że do niego wrócę, ale na razie będę testować te tańsze. Czekam, aż się wchłonie. Czy zapomniałam o bronzerze? Oczywiście, że tak, ale jeszcze nie nakładałam pudru, więc mogę sobie nałożyć. I... To jest Rare Beauty. Rare Beauty w kolorze Happy Soul chyba. Happy Soul. To jest moje drugie opakowanie. Kiedyś miałam Power Boost. Mi się wydaje, że ten kolor się nazywał. Ale ten jest taki... Nie wiem. Bardziej mi się podoba, bo jest cieplejszy. Ale nie jest taki... Jak są jasne, to wyglądają jak pomarańczowe. Ciach. Robimy sobie, i co wam powiem, że jestem zachwycona sesjami z wami. Jeśli ktoś z was
chciałby wziąć udział w takiej sesji, a nie jest zdecydowany, to zapraszam na bezpłatne takie konsultacje, które trwają około 15 minut, ale powiem wam, że no, ja nikogo nie wyganiam, więc zakładam sobie ten czas, taki pół godziny, żeby no, że jeśli faktycznie chcecie współpracować, to daję wam ten czas, naprawdę. No, więc jeśli jesteście ciekawi, jak to wygląda i tak dalej, to serdecznie was zapraszam, możecie się kontaktować. Najlepiej się kontaktować ze mną na Instagramie, bo nie macie do mnie Messengera chyba, może ktoś ma, jakoś mnie znalazł, to zapraszam też na Messengerze, ale wolałabym na Instagramie, Echa Duszy, tam jestem. Teraz będę się robić dziwne miny, bo pudruję sobie buzię. I to jest puder z Laura Mercier. Mam tą małą wersję. I co wam teraz pokażę? Chciałam wrócić do tej kredki z Essence. Muszę ją strugać. Widzicie, ja sobie robię tylko tutaj przy linii rzęs, żeby zagęścić te linie i potem tusz ładniej wygląda. No. I to jest kolor Teddy z Essence, zarąbista kredka, kosztuje 6 zł, ja ją używałam już w liceum. Czy wy widzicie ten efekt? No, to jest boskie. Tęskniłam za tym tuszem, no, widzicie to? Normalnie rzęsy mi dostają do brwi. No, więc jak ktoś ma wątpliwości co do tuszu z RER, polecam małe opakowanie, które kosztuje 65 zł, a ma aż 8 ml, czyli jak normalny tusz. Normalne mają między 7 a 9 ml, więc polecam małe. Starcza naprawdę przy codziennym użytku na 3 miesiące. Oświetliłam sobie kąciki troszeczkę takim cieniem z, to jest opakowanie, tylko to jest cień z Glam Shopu w kolorze pantofelek. Pięknie i przyciągnęłam to sobie tu. Widziałam taki trik na Instagramie. Chyba lepiej by było, gdyby był jaśniejszy cień, ale no nie wiem. Dodaję to trochę takiego błysku w spojrzeniu. I nie mam ochoty, mam suche usta, nie mam ochoty na żadną szminkę, bo zawsze używam tintu. Więc błyszczyk w kolorze Fussy od Fenty. On jest taki lekko różowy i pięknie się świeci. I tyle. To jest gotowy makijaż. Idziemy wspólnie na do kina. Powiem wam potem, co to będzie za film. I no. Muszę się jeszcze przebrać, makijaż gotowy. Nie zapomnijcie polecać mi podkładów, proszę was, bardzo was proszę, bo muszę znaleźć coś jak najszybciej, coś idealnego do mojej skóry. Wróciłam już z kina, niestety nic nie nagrałam, bo było nas 7. Najpierw byłyśmy na kawce i tak żeśmy się zagadały, że jak zwykle nic nie nagrałam i nie wiem, jakoś mi niezręcznie nagrywać inne osoby, nawet pytać się, czy chciałyby, żebym je nagrała, więc nie ma nic, ale powiem wam, że film był poruszający i niepokojący. Byłam na Niebezpieczny kochanek. Tak się chyba to nazywa. I to jest kino mikro w Krakowie. Organizuje co miesiąc takie seanse. I to się nazywa Mikro Femini
feminizm, mikro coś z feminizmem. Za miesiąc będą 4 córki i na to bardzo bym chciała pójść, więc mam nadzieję, że mi się uda, że nam się uda znowu wyjść. A ten niebezpieczny kochanek, jeśli ktoś z Was oglądał ten film, no to dajcie znać, co myślicie, ale to jest przerażające, jak bardzo my, szczególnie kobiety, ale wydaje mi się, że wszyscy ludzie, a szczególnie kobiety, jesteśmy narażone na psychopatów, bo inaczej nie można tego nazwać, i jak bardzo przejmujemy się tym, co czują inni, co myślą inni i jak wiele potrafimy zrobić, jak wiele potrafimy poświęcić. Potrafimy poświęcić nas same, żeby ktoś czuł się komfortowo, i myślimy pierwsze o przyjemności drugiej osoby niż o sobie samej. I to jest przerażające i ten film mnie bardzo striggerował, bo utożsamiłam się z główną bohaterką i czułam to wszystko, czułam jakby działo się to mi. No, więc tak. I powiem Wam, że naprawdę nie wiem, ile razy jeszcze, w ilu filmach będę poruszała ten temat, ale moc kobiet jest nieopisana. I odkąd spotykam się z kobietami, z dziewczynami, które są połączone ze sobą, które są przebudzone, bym powiedziała, a które są w tej swojej prawdziwej kobiecej energii, to jest zupełnie odlot. To jest odlot. To jest kosmos. Mam czekawkę, jak ktoś o mnie myśli. To jest odlot. Niesamowite uczucie. I spotykałam do tej pory pojedyncze osoby. I to było cudowne, ale spotykać grupy, całe grupy takich kobiet, tak jak Wam mówiłam w posabacie, który był w zeszłym roku w lipcu. Drugi raz właśnie spotkałam się z całą grupą takich cudownych kobiet z cudowną energią i to jest coś niesamowitego i Wam bardzo polecam i bardzo polecam pracować nad swoją wrażliwością, nad swoimi emocjami i nad swoją relacją z innymi kobietami. Bo ona jest bardzo ważna i ona jest cudowna i jest niezastąpiona. Żaden facet nie umie zastąpić takiej energii, więc polecam Wam przyjaźnie kobiece, polecam Wam kobiety, polecam. Polecam naprawdę zagłębić się w to i spojrzeć na kobiety z taką łagodnością, ze zrozumieniem i z takim wczuciem się w ich skórę. No, dobra, kończę tego vloga, idę zmyć makijaż. Jeszcze muszę rozwiesić pranie, bo nic tego nie zrobiłam i idę spać, bo jest 20 po 11 już jest, a ja idę jutro do pracy na 7. Muszę wstać o 5:30. No. Cudownego dnia Wam życzę. I do następnego będzie więcej vlogów. Dajcie znać, czy się cieszycie. Bo ja tak. No. Buziaki.